Ale gdzie są skrzywdzeni w tym Kościele? Gdzie oni są? Wśród nas? Ja byłem skrzywdzony w Kościele, ministrant, pobożny, przez mamusię, tatusia, wysyłany do kościółka. Czy ktoś stanął po mojej stronie do tej pory? Nie. Głośno wołam, głośno krzyczę za siebie, za innych. Jak grochem o ścianę, mało tego, prawda jest używana przeciwko nam. Więc święty Paweł mówi tak. Nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnując je, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich dzieje, pokryją mu wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Wyciągnąć na światło, uznać grzechy, dopiero wtedy Bóg będzie mógł w to wejść i dokona się zbawienie. Jak można głosić Ewangelię? Jak można moralizować i ustawiać ludziom życie, kiedy samemu się jest po stronie ciemności i lekceważy się tych, którzy najbardziej wołają o pomoc, potrzebują wsparcia. Ale jak się pojawia problem z Janem Pawłem II, Karolem Wojtyłą, czy było, czy nie było, trzeba to sprawdzić. Otworzyć archiwa, spotkać się z ofiarami przede wszystkim, wysłuchać osób skrzywdzonych. A nie teraz będziemy krzyczeć, wołać. To nieprawda, precz synagogi. Nie chcemy tego widzieć, nie chcemy słyszeć. I do czego to prowadzi? Do tego, że ciemność ogarnęła Kościół. Jezus mówi, nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać, bo jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. Kiedy nie ma Jezusa, a Jezus jednoczy się z losem skrzywdzonych, poturbowanych, niesprawiedliwie potraktowanych. Jezus łączy się z każdą kobietą, z każdym mężczyzną, z każdym Bożym dzieckiem, więc odrzucając, krzywdząc, nie chcąc słuchać, przepędzając precz, wyrzucamy Jezusa z Kościoła. I co nam zostaje? Piękne szaty różowe, budynki, remontowanie dachów, posadzek, elewacji. I za chwilę będzie tak jak ze świątynią jerozolimską. Kamień na kamieniu nie pozostanie, który by nie był zwalony. I pozostanie płacz, żałoba i będziemy pod ścianą stali i żałowali, że tak to się wszystko skończyło. Czy będzie biskup, czy ksiądz, czy zakonnik, czy nauczyciel, czy murarz, czy dekarz, czy hydraulik. Zło trzeba napiętnować, zło ma być nazwane. Grzesznik ma się skruszyć, nawrócić, zadość uczynić, a osoby skrzywdzone mają spotkać się z miłosierdziem, współczuciem i zadośćuczynieniem. Tylko tak Kościół może być wiarygodny. Tylko tak Kościół może iść do ludzi i cokolwiek mówić, bo w tym momencie traci całkowicie autorytet. I niepoważne są te wszystkie górnolotne słowa, które mówią ludziom, jak mają żyć. I chyba taki problem jest w naszej teologii katolickiej, że tak jak z księżmi, którzy dopuścili się strasznych rzeczy, kazali mu się wyspowiadać, wyspowiadał się, sprawa załatwiona, do innej parafii. Magiczne działanie spowiedzi. Ktoś, kto krzywdzi dzieci, bo ma zrytą naturę, po spowiedzi dalej będzie takim człowiekiem. Bo to nie jest problem przebaczenia grzechów, ale problem naprawy jego człowieczeństwa, a także może uchronienia innych przed jego krzywdzeniem, czyli izolacja. Ale Bóg nie działa magicznie. Spowiedź nie jest magią. Tak, grzechy dziś są odpuszczone, ale piąty warunek dobrej spowiedzi – zadośćuczynienie. Po spowiedzi dowiadujesz się, że nie jesteś cały swoim grzechem, że jesteś dzieckiem Bożym ukochanym, ale jesteś złoczyńcą. Więc teraz z tym złem trzeba coś zrobić, żeby nie krzywdzić, żeby nie ranić. Ale wrócę do tego podstawowego wołania, w tych różnych sporach, kłótniach w naszym Kościele. Pomija się osoby skrzywdzone, lekceważy się osoby skrzywdzone, rewiktymizuje się osoby skrzywdzone, dodaje się im cierpień. Taki Kościół nie jest moim Kościołem. Mój Kościół to Kościół Chrystusowy, gdzie człowiek jest najważniejszy.